Od wczoraj prawie we wszystkich placówkach oświatowych w naszym mieście trwa strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W praktyce oznacza to, że kolejny dzień szkoły świeciły pustkami, a rodzice sami musieli zagwarantować opiekę nad swoimi pociechami. Pamiętajmy o tym, to nie jest strajk związkowy, to jest strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. To oni podjęli tą decyzję. W związku z faktem, iż godność środowiska została tak naruszona, że to, co wcześniej mówiłam, bardziej się nie da. Jeżeli nas się porównuje do, przepraszam, trzody chlewnej i krów na wypasie, to jest to już całkowita degradacja. W szkołach cisza, za to w urzędzie przy ulicy Sudeckiej było dzisiaj bardzo głośno. Wszystko przez spotkanie dyrektorów z władzami miasta. Rozmawiano przede wszystkim o egzaminie gimnazjalnym, czy ma się odbyć, czy nie. Problemem są oczywiście braki kadrowe. Co prawda funkcjonuje rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej, które daje możliwość dyrektorom zaangażowania w organizację egzaminów osób z zewnątrz, jednak z tego, co się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, kuratorium nie przekazało informacji, ile takich osób ma zabezpieczonych na nasz teren. A to tylko jedna z wielu wątpliwości. Zespół składa się z dwóch osób. Warunkiem było, że jest to nauczyciel jeden ze szkoły macierzystej, drugi nauczyciel jest ze szkoły, która jest w danym regionie. Tutaj proszę zobaczyć, mogą być to dwie osoby obce. W naszej ocenie jest to niedopuszczalne. Jak mogą być przeprowadzone egzaminy, na przykład ośmioklasisty, w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, gdzie dziecko na przykład ma autyzm, nie zna tej osoby i nagle staje przed takim egzaminem. Po kilku godzinach rozmów w końcu zapadła decyzja. Jutro egzaminy gimnazjalne w Jeleniej Górze mają się odbyć. Jako dyrektor będziemy, myślę, że wszyscy dyrektorzy mogą to powiedzieć, jako dyrektorzy będziemy robić wszystko, żeby ten egzamin się odbył. Wszystko to, co możemy. Będziemy postępować zgodnie z przepisami, również zgodnie z ostatnio podpisanym rozporządzeniem, czyli będziemy się również posiłkować ludźmi, którzy będą delegowani poprzez kuratorium oświaty. Szkoła szkole ma pomóc, oddelegowując do komisji egzaminacyjnej nauczycieli, którzy nie strajkują. Jednak i tu istnieje pewne niebezpieczeństwo. Tacy nauczyciele na znak solidarności z protestującymi mogą jutro przedłożyć dyrektorom zwolnienia lekarskie, a wtedy przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych może być bardzo trudne.